W trakcie trzeciego tygodnia jesieni 2017 piłkarskiej Ligi Trójmiasta Ergol rozegranych zostało 59 spotkań, a łącznie meczów odbyło się już 126. Tydzień ten upłynął pod znakiem jubileuszowych występów. Po raz 150 w rywalizacji na otwartych obiektach uczestniczył Kurato Invest, a setny w historii mecz na trawie rozegrał Dwór Oliwski. Okrągły jubileusz obchodzili natomiast freeshotersi freestyle teamterapiamowy.pl, którzy po raz 110. wystąpili na trawiastej nawierzchni i uczcili swój występ zwycięstwem. 120 na odkrytych boiskach wygradą odniosły filtry Liqui Moli Gdańsk, z kolei historyczne zwycięstwo padło łupem Karczemek oraz auto Gumisie. Premierowe punkty w zmaganiach zaplecza elity wywalczył White, a Eko w rozgrywkach trzeciej ligi. Galaxy Gdańsk świętował pierwsze od równo 72 tygodni zwycięstwo w Lidze Ergol. Na zapleczu elity po raz pierwszy od 30 Miesięcy wystąpił awers, lecz tego powrotu nie zaliczy do udanych. Za to grający poziom niżej siwy dym cieszył się ze zwycięstwa w rozgrywkach trzeciego szczebla, na co czekał równe 54! Tygodnie Gracze Hanzy lider Gdańsk zagrali na zero z tyłu po 482 dniach oczekiwania. Również czyste konto zachowała MSDF Pruszkowia, a niebagatelnym wyczynem popisał się jej kapitan Michał Surawski, który hatrika skompletował w zaledwie dwie minuty. Na trzecim szczeblu, oprócz Pruszkowi, świetnie radzą sobie też maszczera Hotelik Bach, DCT Gdańsk oraz SII Gdańsk, który wygrał już trzy mecze z rzędu. Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie piłkarskiej ligi trójmiasta www.pl3.com.pl